Rok 2017 na pewno będzie rokiem, w którym będziemy słyszeli coraz częściej o cyberbezpieczeństwie i coraz częściej o atakach, czy też hakerskich, czy też wyciekach danych na podstawie braku zabezpieczeń firm. Więc jest to na pewno rok, w którym będzie duże znaczenie miało cyberbezpieczeństwo. Firmy w Polsce mają bardzo słabo rozwinięte części związane z bezpieczeństwem. To bezpieczeństwo zwykle odnosi się do dużych korporacji, które zatrudniają całe działy związane z tym tematem. Natomiast firmy małe, średnie czy też mikroprzedsiębiorstwa raczej korzystają z różnego typu systemów na internecie, ale nie myślą o tym, jak zabezpieczyć to, czy też co spowoduje włamanie do tych systemów. Hakerzy dostają się do systemów w różny sposób. W szczególności tyczy się to tego, że znajdują błąd programisty i przez ten błąd wykradają dane, ale też na pewno pracownik firmy, który w sposób trywialny wybiera hasło na przykład, czy który nie dba o bezpieczeństwo swojego komputera, może być taką osobą, która spowoduje wyciek danych. Jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to jedną z kluczowych rzeczy jest szkolenie pracowników. To jest taki fundament, na podstawie którego możemy budować następne rzeczy. Jeżeli chodzi o bardzo kompleksowe zabezpieczenie systemów, to na pewno mówimy tutaj o dużych środkach finansowych i dużych nakładach na inwestycje związane z zabezpieczeniem systemów, bo jednak sprzęt czy też usługi związane z cyberbezpieczeństwem są bardzo drogie. Najważniejszą rzeczą to jest jednak to, żeby dbać o swój komputer, o to, żeby oprogramowanie antywirusowe czy też zabezpieczające przed dostępem zdalnym było aktualne i to daje nam już dużo w rozumieniu tego zabezpieczenia przez samego siebie systemów, do których się dostajemy. Też w zeszłym roku były popularne oprogramowania typu ransomware, które szyfrowały nam dane, co może nie powodowało wycieku danych, ale też utraty cennych danych wewnątrz firmy, lub też oprogramowania, które zmieniały ciąg liczb, który był numerem konta, na ciąg liczb złodzieja. I dzięki temu, jeżeli ktoś nie patrzył, jaki numer konta kopiuje z faktury do systemu bankowego, mógł ten numer być zamieniony i pieniądze mogły polecieć w ogóle w innym kierunku. Musimy też pamiętać a propos cyberbezpieczeństwa, to nie tylko o tym, że nasz komputer musi być bezpieczny, ale też o tym, że nasza osoba istnieje w internecie, publikujemy zdjęcia, publikujemy jakieś nasze osądy, w szczególności na portalach społecznościowych i dużo firm, a coraz więcej pewnie w tym roku, będzie budowało profile użytkowników i będzie te dane wykorzystywało. Stąd też musimy pamiętać, żeby być mniej podatnymi na pewne zagrożenia związane z nieuczciwym użyciem tych danych, żebyśmy to, co publikujemy w sieci, publikowali z głową.